Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w Berlinie. Jesteśmy na pokazach nowości firmy Spro. Przy okazji pokażemy Wam także nowości z Freestyla, z Kresty oraz z innych naszych firm. Więc zapraszam Was do krótkiego przejścia się po całych naszych nowościach. W pierwszej kolejności zaczniemy od nowości z firmy Spro. Tutaj pojawiło się wiele nowych przynęt, wiele nowych akcesoriów. Najbliżej stoimy całej serii toreb FAA, pudełek, toreb na łódkę, czy tak jak tu możecie zobaczyć mniejszych pudełeczek. Seria bardzo pomocna, czegoś, czego brakowało w naszej ofercie. Mamy również nowe latarki, latarki czołowe oraz dwa modele latarek ręcznych. Mała latarka ręczna oraz troszkę większa. Tutaj jest magnes, który możemy przyczepić do różnych powierzchni. Przynęty miękkie, które mamy jako nowość w naszej ofercie. Jest to przynęta Riba w wersji 10 oraz 12 cm. Przynęta ta występuje w wielu kolorach, w wersjach oczywiście także UV. Z nowych przynęt bardzo fajna cała seria Ikiru jerków. Są to nowe flat jerki wielkości 50 mm. Na górze dobrze znany Ikiru micro jerk, tylko w wersji szybko tonącej, pracujący głębiej. Poprzednia wersja pracowała na głębokości 50 cm, ten pracuje na głębokości 75 cm. Kolejną nową przynętą są duże swim bite'y. Kilka kolorów, przynęta typowo dedykowana do łowienia szczupaków. Oprócz przynęt twardych i przynęt miękkich mamy również obrotówki, całkowicie nowe obrotówki Larva Inline Spinners. Są to obrotóweczki z korpusem znanym z poprzednich serii Larwy i mamy standardową blaszkę, fajna propozycja na wstrągi, okonie, tlenie, nawet i jazie. Przy okazji przynęt mamy także całkowitą nowość, jest to żel UV. Ten żel charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest UV. Oprócz tego, że daje nam dodatkowy zapach, tak jak możecie tutaj zobaczyć, tą przynętę od góry posmarowaliśmy żelem. Przynęta jest czarna, na górze niewiele się dzieje. Ale w momencie, gdy poświecimy lampką UV, widzicie, jak działa nasz żel UV. Utrzymuje się bardzo długo na przynęcie, bardzo długo zostaje na powierzchni. No i jak wszystkie kolory UV, daje pod wodą efekt, którego my nie widzimy, ale ryby widzą jak najbardziej. Obok stoją oczywiście kolejne nowe przynęty twarde. Jest to nowa przynęta dedykowana specjalnie do łowienia chleni, przynęta Żuk. Kilka różnych kolorów, więc możecie dobrać specjalnie do swojego łowiska. Bardzo innowacyjna przynęta, szczególnie dlatego, że w jednej przynęcie macie możliwość uzbrojenia jej albo w sposób taki, gdzie będzie sobie pracowała po powierzchni, albo możecie zamontować w tej samej przynęcie ster. Ten ster jest wyjmowany, także możecie zrobić z tej przynęty przynętę powierzchniową, bądź przynętę pracującą pod wodą, jakieś 50 cm. Z przynęt twardych, jakie mamy na ten rok, jest to przynęta Iris Pop. Popper małych rozmiarów, specjalnie dedykowany do łowienia koni, idealna przynęta na letnie łowienie z powierzchni, bardzo głośne pluskanie, świetne wykonanie, kotwiczki oczywiście Gamakatsu. Kończąc na przynętach twardych, mamy przynęty Salt Minnow oraz przynętę powierzchniową z tej samej serii, również z Soli Salt. Morskie kotwice i morskie kolory, ale spokojnie możecie używać tych przynęt do łowienia w normalnych warunkach, szczupaków, boleni, okoni z powierzchni, czy nawet i sandaczy na rzekach. Kończymy nowości przynętowe na dwóch gumach. Jest to nowy Spro The Boss. W tym momencie mamy go w innych kolorach, w wersji uzbrojonej oraz nowy Ripple Shad. Jest to przynęta wyposażona tutaj w prążki. Bardzo miękka, bardzo wytrzymała guma. W tych prążkach możecie świetnie umieścić na przykład żel UV czy nasz smell gel, żeby dodatkowo wzbogacić przynętę, uatrakcyjnić ją. Przejdziemy szybko przez kołowrotki. Mamy cztery modele nowych kołowrotków. Dwa modele tańsze. Mimic. Naprawdę bardzo przyjemnie kręcące się kołowrotki. Jest to Mimic trzeciej generacji. I drugą tanią propozycją jest kołowrotek Reach. Bardzo interesujący design, również bardzo dobrze kręcący się kołowrotek, bardzo płynnie, precyzyjna regulacja hamulca.
i cena, która naprawdę wielu Was może skusić do zakupu tego kołowrotka. Jeżeli chodzi o dwa modele droższe, mamy tu model Atomos, piękny czarny design z srebrnymi wstawkami. To jest akurat rozmiar 1000, ale oczywiście mamy je w większych rozmiarach. Kołowrotki spokojnie nadadzą się do łowienia ultralightem, do łowienia sandaczy, szczupaków, czy nawet jakichś cięższych rzeczy w rozmiarach takich jak ten 5000. Ostatnim kołowrotkiem z naszej nowości i kołowrotkiem zdecydowanie nieco droższym od poprzedników jest kołowrotek Spectre. Spectre to także dobrze Wam znana seria naszych wędzisk. Kołowrotek mega przyjemnie pracujący, mega ładny design, nowoczesny, wkręcana korba w przekładnie, bardzo precyzyjny hamulec. No i waga, te kołowrotki nie ważą praktycznie nic. Dostępny również w kilku wielkościach, będziecie mogli go spokojnie dobrać do łowienia ultralightowego bądź łowienia szczupaków czy sandaczy. I w tym momencie przejdziemy do kolejnych nowości z serii Freestyle. Tutaj na bardzo szybko mamy przede wszystkim we Freestylu nowe robaki Twitchworn. Są to przynęty wykonane z materiału TPE. Jest to materiał mega rozciągliwy, a mimo wszystko bardzo mocny, pływający. Przynęty te możecie zbroić w bardzo różny sposób. Klasyczną główkę jigową, zestaw typu walkie rig, dropshot, Karolina, to już zależy od Was, jak wykorzystacie. Przynęta doskonała do łowienia okoni, czy także innych ryb, które żerują na podobnych rzeczach. Doskonale sprawdzi się także do łowienia pstrągów. Jeżeli chodzi o przynęty z serii Freestyle, stworzyliśmy również nowy wobler Chibi Chibi. Jest to woblerek pracujący na głębokości 2 metrów. W wielu wariantach kolorystycznych do łowienia praktycznie każdej ryby. Od okoni, przez klenie, jazie, nawet i szczupaki czy małe bolenie zainteresują się tą przynętą. Doskonała propozycja do street fishingu, czy do łowienia z łodzi, z brzegu. Niemalże każdy sposób wędkarstwa. Z nowości od Freestyla mamy oczywiście nowe sztyce do podbieraków, sztyce karbonowe czy sztyce reload, czyli to są sztyce, które możemy sobie rozsuwać i zablokować na konkretnej długości. Mamy również serię nowych przynęt Skirty, czyli to są przynęty z dodatkowymi włoskami. Z dużych ciekawostek jest nowy system przy matach, system montażu Quick Lock. Mamy system, który tak naprawdę możemy odpiąć sobie jedną ręką przypiąć. Bardzo łatwy w montażu, bardzo łatwy w używaniu. I ostatnią z nowości we Freestylu są to stoperki naciągane na haczy, które blokują możliwość zsuwania się przynęty do przodu. W momencie, gdy stoperek sobie założymy, przynęta nie zsunie się z przodu. Występują one jako całkowicie osobny produkt, więc możecie kupić same stoperki, założyć na hak i cieszyć się długowiecznością przynęty w zestawie z hakiem offsetowym. A teraz przejdziemy przez wędki i na szybko przedstawimy Wam, co mamy w nowościach. Przede wszystkim nowe serie we Freestylu, wędki dedykowane typowo do dropshota, wędki ultralightowe. Przede wszystkim nowa seria Breeze, piękny design, dwa modele, dwie długości. Świetna sprawa do łowienia okoni czy łowienia ultralightowego. Jeżeli chodzi również o łowienie ultralightowe, mamy całą nową serię Well Concept w serii Troutmaster. Również pięknie wyglądające wędki, ten model akurat do 4 gramów. Cała seria nowych wędek Mimic 3.0, dopasowanych do wcześniej wspomnianych kołowrotków. Idąc dalej, wędki X Crossover, które możecie znać z poprzednich lat. Są to nowe wędki odświeżone. Cena dalej zachowana naprawdę niska, design mega przyciągający oko. I cała seria wędek pozwalająca na dopasowanie się do każdej sytuacji. Mamy trzy modele nowe w serii Spectre. Mamy również Petri Federy. Dodatkowo wędki karpiowe w wersjach teleskopowych, czyli to jest coś, czego nam brakowało w ofercie. Mamy wędkę karpiową, którą możemy sobie spokojnie złożyć. Wędki SCR, czyli jakość jest zachowana, a długość transportowa zdecydowanie skrócona. Kilka kolejnych nowych wędek z serii Troutmaster, dopasowanych do łowienia pstrągów, ale spokojnie możecie wykorzystać je również w innych metodach łowienia. Z wędek przejdziemy po drodze do akcesoriów i nowych rzeczy karpiowych. Mamy przede wszystkim nowy rodpod. Jest to rodpod, który możemy w bardzo różny sposób dostosować. Mamy dużo wariantów zmian. Możemy go skrócić, podnieść, wydłużyć i tak naprawdę całą tą wielką konstrukcję mieścimy do tak małego pokrowca. Przy okazji rodpoda możecie zobaczyć tutaj nasze nowe sygnalizatory. Sygnalizatory występują w zestawach 2+1, 3+1 oraz 4+1, a także jako samodzielny sygnalizator, więc kupując zestaw 2+1 możecie to kupić tylko jeden sygnalizator, dołożyć go do zestawu. No i oczywiście nowe hangery dostępne w kilku różnych kolorach. I także jak tu możecie zobaczyć, na górze są hangery, po prawo nowe podpórki od Strategy, nowe akcesoria od Pole Position razem z systemem centralnego rozłożenia masy, więc zacięcie karpia następuje z centrum ciężarka, zdecydowanie lepsze. Idąc dalej, cała nowa
ściana z akcesoriami Strategy. Akcesoria typowo do montowania zestawów, typowo od Strategy, na bardzo fajnych, jak widzicie, opakowaniach. Wszystko, co potrzebujecie, żeby zmontować zestaw karpiowy, no i żeby później go schować, potrzebujecie również torby. Torby, jak możecie zobaczyć, karki, czyli torby, które już mieliśmy w ofercie, ale także L-Series, czyli cała nowa seria toreb od Strategy. Przechodząc szybko przez torby, przejdziemy również przez kilka produktów Grade'a. Duża ilość nowości w Grade'zie. Skarpiowych rzeczy mamy fotel, naprawdę mega wygodny fotel, duży, nazywa się Sofa, także to też pokazuje, jak bardzo wygodny będzie. Nowe łóżka, nowe śpiwory. Wchodząc w Gamakatsu, mamy kilka nowych produktów. Nie ma bardzo dużo tych rzeczy, ale oczywiście są to ubrania. Nowy kombinezon termiczny, nowa kamizelka dostępna w dwóch kolorach, jest czarna oraz niebieska. Kamizelka ta jest ucieplana, więc możecie sobie to założyć albo na krótki rękaw, albo pod jakąś kurtkę czy pod kombinezon. I bardzo ważna rzecz, ocieplacz. Ocieplacz doskonały na jesień. Rozpinacie go sobie, zakładacie, macie tak naprawdę dotąd ocieplenie, możecie go założyć spokojnie pod wodery, pod kombinezon, jesienią na łowienie z łodzi, czy łowienie na przykład federowe, czy nawet i karpiowe. Doskonała propozycja. Pamiętajcie, że Gamakatsu to nie jest tylko i wyłącznie firma spinningowa, ale spokojnie możecie wykorzystywać te rzeczy do łowienia praktycznie każdy ryb. I przechodząc płynnie od Gamakatsu, kończąc cały pokaz nowości, kończymy na Troutmasterze, czyli zaczynając od samej góry, są to nowe przynęty Fat Camola. Camole możecie kojarzyć, bo mieliśmy Camole w ofercie pakowane w takich małych blisterkach. Teraz Fat Camola jest pakowana w dużych plastikowych słoiczkach i Fat Camola to jest przynęta imitująca dużego robaka, bardzo mocny, śmierdzący krewetką, no i rozciągliwy i przede wszystkim pływający. Mega miękka sprawa, myślę, że idealna propozycja do łowienia strągów. Jeżeli chodzi o Camole, to oczywiście standardowa Camola dalej jest dostępna w naszej ofercie, tylko że nieco ją zmieniliśmy. Po pierwsze sposób pakowania w słoiku, kolejną sprawą jest materiał, który jest bardzo miękki, więc ta przynęta będzie pracowała zupełnie inaczej i zupełnie inaczej będą brały ją ryby. Z nowych przynęt od Troutmastera, które naprawdę mogą się świetnie sprawdzić na polskim rynku, są to obrotówki dostępne, jak widzicie, w kilku różnych kolorach, w kilku wielkościach. Mamy trzy wielkości w wersji złotej, srebrnej oraz miedzianej. Dodatkowo srebrna wersja z białym, biało-czerwonym podkładem i dwie wielkości w wersji pomarańczowej oraz zielonej. Ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o przynęty w ofercie Troutmaster, jest całkowicie nowa przynęta dostępna w wielu różnych wariantach kolorystycznych. Przynęta Master Worm, wersja 65 mm, wykonana z trochę innego materiału, ale również bardzo wytrzymały, bardzo atrakcyjny i bardzo miękki. Myślę, że doskonała propozycja do łowienia pstrągów tęczowych, jak i pstrągów dzikich. Mamy już przynęty omówione, możemy przejść płynnie przez plecionki, czyli coś też, czego brakowało w naszej ofercie, bardzo cienkie plecionki 8-spotowe, ultralightowe, plecionka Fine Gold. Jest to złota plecionka, bardzo cienka, bardzo gładka i bardzo wytrzymała od Troutmastera. Wielkości, w jakich występuje, to 0,4 mm, 0,6, 0,8 oraz 0,10. Trzy nowe wielkości kołowrotka, pianki do łowienia stacjonarnego pstrągów na łowiskach komercyjnych, no i oczywiście pasty i pudełko, w których możemy sobie to bardzo ładnie wszystko przechowywać. I teraz możemy sobie już na spokojnie przejść do kolejnego etapu naszych nowości, czyli dwóch taczek. Mamy dwie taczki, jedna jest na podwójnych kołach, tak jak możecie zobaczyć, druga będzie na pojedynczym kółku. W tą zapakujecie zdecydowanie więcej, ta będzie zdecydowanie łatwiejsza w operowaniu oraz w transporcie. Jeżeli chodzi o składanie taczek, pokażę na tym przykładzie. Taczka składa się naprawdę bardzo łatwo. Robicie sobie tak i praktycznie jednym ruchem taczka jest złożona. I tak samo, jeżeli chodzi o rozkładanie. I taczka jest gotowa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o całe nasze nowości. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że podobają Wam się produkty, które przygotowaliśmy na 2024 rok. O więcej pytajcie swoich przedstawicieli handlowych, a ja w tej chwili idę zrobić sobie przerwę.